Myślę, że nie tylko u mnie tak jest w te święta, że radość miesza się ze smutkiem, a nadzieja z obawami. I może trochę trudniej w tym roku życzyć tak po prostu wesołych świąt. Jest radość, bo Bóg przychodzi, bo przynosi nowe szanse, nowe nadzieje, nowe obietnice. I choć obietnice związane z Jezusem zaczną się realizować dopiero za 30 lat od Jego urodzenia, gdy rozpocznie publiczną działalność, to już teraz przeżywamy Jego narodziny jako dar wyzwolenia i dar zbawienia. Jest też smutek, ponieważ było za dużo tak po ludzku pogrzebów. Przy niejednym wigilijnym stole wolnych miejsc było niestety więcej niż jedno. Większość z nas, nawet jeśli nie straciła kogoś bliskiego, to brała udział w cierpieniu takim kogoś, kogo znamy. Informacje o naszej sytuacji na granicy na wschodzie czy kolejnych śmierciach uchodźców są równie przygnębiające. Gdy do tego dodamy kumulację wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, to są realne podstawy do obaw o pokój. Dlaczego mimo wszystko w takim razie radość i nadzieja? W życiu są różne radości. Są radości proste i oczywiste. Ktoś na przykład wygrał konkurs, komuś urodziło się dziecko. Są radości złożone. Komuś urodziło się dziecko, ale są problemy zdrowotne. Albo ktoś odebrał pozytywne wyniki badań, ale walka z nowotworem trwa nadal. I są też radości pomimo wszystko. Którą z tych radości zwiastują aniołowie pasterzom, którzy są w polu? Na pewno nie radość prostą. Jezus rodzi się w warunkach skrajnych, może nieco lepszych niż uchodźcy przy naszej wschodniej granicy. Rodzi się jednak w niewoli rzymskiej i nie ma przed sobą spokojnej przyszłości, bo już na początku jego życia chce zabić go sam król. Tymczasem aniołowie wołają: oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Być może byli słabo poinformowani albo urwali się z choinki, że nie wiedzieli, jaka jest sytuacja, jaki jest kontekst dla ich nowiny. Chyba że aniołowie głosili radość pomimo wszystko. Radość prosta i radość złożona to są radości naturalne. Radość mimo wszystko to coś więcej niż optymizm i tak zwane pozytywne myślenie. To radość, która jest owocem. Tamte radości przychodzą od razu, są efektowne i nieraz krótkotrwałe, jak pokaz sztucznych ogni. Radość mimo wszystko jest głębiej. Jest umocowana w relacji z Bogiem, w nadziei, która jest jak kotwica, która utrzymuje okręt w czasie burzy. Taka radość płynie z czystego serca, z życia wiernego, w zgodzie ze swoim powołaniem i spokoju, który rodzi się z takiej radości i który towarzyszy takiemu życiu. Dzisiaj jesteśmy trochę w roli tych, którzy z pasterzami przychodzą do betlejemskiej groty, z tego świata, takiego jakim on jest. Tak jak pasterze, nie jesteśmy święci i niekoniecznie zawsze radośni. Ale gdy klękamy przed małym Bogiem, gdy patrzymy na radość Maryi i Józefa w towarzystwie wołu i osła, trudno się nie uśmiechnąć, nie ucieszyć. Uczucia, trochę jak ziewanie, są zaraźliwe. Chcemy się dzisiaj zarazić tą radością, radością świętej rodziny, radością anielskich chórów, zaczerpnąć ją na powrót do swoich domów, do swojego życia. Chcemy ucieszyć się sobą, że tu jesteśmy, doświadczyć radości wspólnoty. Taka radość motywuje nas do dobrego, abyśmy na co dzień bardziej żyli Bogiem i nie dali sobie przez codzienność odebrać tej radości. Amen.